Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj chciałem podzielić się z Państwem swoimi niepokojami związanymi z tym, co dzieje się w polskich środowiskach trydenckich w związku z tym, co nazywa się polską religijnością czy polskim katolicyzmem. Że tego brak, że duchowość, formacja w tych środowiskach trydenckich są kształtowane całkowicie w oderwaniu tego, co stanowi polską tradycję katolicką, polski rys katolicki, polską specyfikę katolicką. I teraz zacząłbym od tego, co o narodach mówił ojciec Jacek Woroniecki. Wtedy, w okresie międzywojennym, była dyskusja w katolickich środowiskach, czy katolicy powinni mówić o narodach katolickich, bo przecież jest jeden katolicki kościół powszechny i takie powinno być podejście do ludzi, do wspólnot ludzkich. I ojciec Jacek Woroniecki powiedział: to nie jest tak, że narody katolickie wnoszą jakieś rozbicie jedności, że są czymś niewłaściwym. Pamiętajmy, mówił ojciec Jacek Woroniecki, jest Kościół katolicki jeden, powszechny. Natomiast w tym Kościele katolickim pojawiło się wiele zakonów, takich jak choćby dominikanie, jezuici, redemptoryści, franciszkanie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i ojciec Jacek Woroniecki mówi: te zakony nie wniosły w Kościół rozbicia, elementu rozbicia, ubogaciły ten Kościół. Każdy z tych zakonów w swoim pierwotnym i w swoim właściwym kształcie był zakonem katolickim. W pełni katolickim, natomiast one znacznie się od siebie różniły. Miały odmienną duchowość, odmienną regułę, odmienne cele, inny udział w realizacji planu Bożego, inny udział w budowaniu świata katolickiego. No i teraz ojciec Jacek Woroniecki mówi: narody katolickie są jak zakony. Jeżeli byśmy zlikwidowali w Kościele katolickim zakony dlatego, że one rozbijają jedność, wnoszą coś, co nie jest katolickie, no to Kościół był na tym wiele stracił i wiele celów Kościoła nie byłoby realizowanych, wiele ważnych rzeczy by nie zostało zrealizowanych. Poza tym, jeżeli sobie wyobrazimy sytuację, że zakony są likwidowane, tak bywało w historii, no to pytanie, co działo się z tymi ludźmi, którzy w tych zakonach funkcjonowali, prawda? Czy nie stało się coś złego, czy coś nie zostało zagubione, czy nie została uczyniona jakaś szkoda. I ojciec Jacek Woroniecki mówi: narody katolickie są jak zakony, są katolickie, powszechne, ale mają swoją regułę, mają swoją duchowość, mają swoją specyficzną religijność, mają swoje cele, zadania w planie Bożym. I Polska jest takim narodem o konkretnej bardzo osobowości katolickiej, o własnej duchowości, własnej regule, własnej kulturze katolickiej, własnych sposobach, procedurach, metodach dążenia do zbawienia. I ma swoje katolickie cele, takie jak choćby przedmurze chrześcijaństwa, ewangelizacja sąsiednich, pogańskich czy spoganiałych, czy sprotestantyzowanych narodów, budowanie Królestwa Matki Bożej. Królową Polski jest Matka Boża. To ma być jej królestwo, a nie nasze.
No i teraz zauważmy, że polska religijność, polska katolicka duchowość, polska katolicka reguła jest trydencka, prawda? Bo ona nie powstała po Soborze Watykańskim II, tylko powstawała przed Soborem Watykańskim II. Cechą polskiego katolicyzmu była zawsze wierność doktrynie, wierność Rzymowi. No i bardzo to pielęgnował i skutecznie to pielęgnował w niektórych istotnych perspektywach prymas Wyszyński. No, chodzi o te między innymi o śluby jasnogórskie i pielęgnowanie polskiej maryjności. No to taka jedna uwaga na marginesie. Kiedyś ksiądz, zapomniałem w tej chwili nazwiska, będący opiekunem Totus Tuus, Karolak chyba, zgłosił się do mnie z propozycją, żebym wygłosił na zjeździe, wielkim zjeździe Totus Tuus, służby tej porządkowej kościelnej podczas pielgrzymek, która przekształciła się w taką szerszą, męską, katolicką organizację, zgłosił się do mnie z propozycją, żebym wygłosił wykład pod tytułem Formacja Maryjna Mężczyzn. No i ja przyjąłem to tak na zasadzie siłą rozpędu i zgodziłem się. I później bardzo intensywnie myślałem i początkowo byłem przerażony, no bo Formacja Maryjna Kobiet, no to jest jasne, oczywiste, można o tym mówić godzinami. W znacznej mierze będą to truizmy. No bo wszyscy jakby wiedzą, tak by się przynajmniej wydawało. Natomiast formacja maryjna mężczyzn, no kobiety z różańcem w ręku, pokorne, ciche, skromne, jak Matka Boża. Natomiast mężczyźni, no, na czym by polegała ta formacja maryjna? No i w pewnym momencie otworzyło mi się okienko, stwierdziłem, uspokoiłem się, stwierdziłem, już wiem, formacja maryjna polskich mężczyzn, bo tu chodziło o polskich mężczyzn, jest prosta. Oni są rycerzami Matki Bożej Królowej Polski. No i tutaj mówiłem o tym, później pisałem o tym, co to znaczy być rycerzem. Jakie ma się ideały, obowiązki. No i z tego wynika, co to znaczy być rycerzem Matki Bożej, prawda? Chronić ją i bronić, realizować jej życzenia, działać w taki sposób, by była, by to było zgodne z jej myślą i wolą, walczyć z wrogiem. No i teraz wracam do tych środowisk trydenckich, że tego brakuje. Brakuje w nich, znaczy jest msza święta trydencka, jest pewna prezentacja w ramach formacji podstaw doktryny katolickiej, jest odwoływanie się do przedsoborowych encyklik, brakuje jak dla mnie, o czym mówiłem, formacji opartej na doktorach Kościoła, nie tylko na Tomaszu Zakwinu, bo o Tomaszu Zakwinu często się w środowiskach trydenckich mówi, ale nie ma tego polskiego akcentu. O Matce Bożej się mówi o tyle, o ile ona jest ważna w doktrynie tradycyjnej, ale nie mówi się o tej postaci maryjności polskiej. Nie mówi się o polskości. Pamiętajmy, że rysem polskiego katolicyzmu było to, że ten katolicyzm był jakby przeplatał się z losem narodu. Kościół był zawsze z narodem. Kościół zawsze o naród, jako naród polski, o państwo polskie dbał, o to, że to, co działo się w Polsce w perspektywie państwowej, gospodarczej, jakiejkolwiek innej, żeby to było zgodne z wolą Matki Bożej, żeby to było katolickie. I tego brakuje, i znowu tego brakuje. Czyli
rysem polskiego katolicyzmu jest też patriotyzm. Wróćmy tu na chwilę do ojca Jacka Woronieckiego. Ojciec Jacek Woroniecki przypomina to, co już mówił święty Tomasz z Akwinu, że z przykazania czci ojca swego i matkę swoją wynikają nie tylko obowiązki wobec rodziców, ale wynikają również obowiązki wobec ojczyzny i o tą ojczyznę trzeba dbać, trzeba ją wspomagać, trzeba ją kochać. Miłość ojczyzny jest jakimś istotnym elementem katolicyzmu w ogóle, a szczególnym elementem polskiego katolicyzmu. Ale ojciec Jacek Woroniecki mówił jeszcze, jest coś takiego jak nacjonalizm i o tym nacjonalizmie dzisiaj wielu, również w łonie Kościoła katolickiego, wypowiada się negatywnie. A co to jest nacjonalizm? Mówi ojciec Jacek Woroniecki. Nacjonalizm to jest miłość do narodu. Bo czym innym jest ojczyzna, czym innym jest naród. I ojciec Jacek Woroniecki mówił, trzeba kochać naród, trzeba być nacjonalistą. No i oczywiście wymieniał dodatkowo dla uściślenia takie zjawisko jak szowinizm. Ono występowało w niektórych formacjach narodowych, no, że w jakiejś mierze występowało chyba we wszystkich formacjach narodowych. To znaczy naród ważniejszy niż Bóg, albo naród bez Boga, albo naród, który traktuje katolicyzm jako narzędzie. Narzędzie swojej siły, mocy, tożsamości. Więc szowinizm nie. Szowinizm absolutnie nie. Jest nacjonalizm pogański, jest nacjonalizm katolicki. Bądźmy nacjonalistami katolickimi. Tak mówił ojciec Jacek Woroniecki. I znowu, tego też brakuje w środowiskach trydenckich. Kościół trydencki w Polsce nie jest z narodem. Taka jest moja opinia. Nie mówi o tym, nie krzyczy o tym, nie naucza o tym, nie ma takiej formacji. Nie ma formacji tradycyjnego polskiego katolicyzmu, nie ma formacji polskiej, maryjnej, nie ma formacji patriotycznej, nie ma formacji nacjonalistycznej. I o to się martwię. Tego mi brakuje. Myślę, że to jest jakiś błąd, dlatego że w Polsce nie można formować katolicyzmu bez polskości, bez polskiej tradycji katolickiej, bo rozbija się ten zakon. Znaczy, tak jak wiemy, do czego doprowadza zabijanie osobowości zakonu, prawda? Że Dominikany, psy pańskie, psy, które mają szczekać i gryźć wrogów kościoła, ci, którzy mają walczyć o to, o wiernych, o to, żeby ci wierni byli wierni Chrystusowi, doktrynie, oni zagubili swoją dominikańskość. No i efekt jest taki, jaki jest, prawda? Dominikanie coraz częściej szkodzą Kościołowi, występują przeciwko Kościołowi. Oczywiście nie wszyscy są Dominikanie wierni, ale ci, którzy dominują w polskich klasztorach dominikańskich, tacy są. No i teraz to samo dzieje się z Polską. W Polsce gdzieś, w polskim zakonie katolickim, w polskim narodzie gdzieś zanika ta polska religijność, ta polska reguła, te polskie cele, katolickie cele, ten polski udział w planie Bożym i z Polską, z polskim narodem dzieje się to samo, co z zakonem dominikańskim, prawda? Że zakon dominikański zaczyna w nim dominować modernizm, zaczyna w nim dominować protestantyzacja, judaizacja i to samo dzieje się z Polską. Polski Kościół, polski katolicyzm jest wynarodowiany, jest odrywany od tej polskiego katolicyzmu. O nim się zapomina, na niego się pluje, mówi się o wyższych formach, mówi się o nowocześniejszych formach, nazywa się ten polski katolicyzm jakimś katolicyzmem ludowym, proletariackim. I
to Polsce szkodzi, to szkodzi polskiemu kościołowi. Polski kościół traci na tym, że nie jest z narodem, że nie broni wartości narodowych, nie broni, nie występuje przeciwko temu, co uderza w Polskę jako państwo, w polskość, w morale społeczeństwa, w duchowość społeczeństwa. I teraz środowiska trydenckie też są oderwane od tej istotnej perspektywy. I no to zastanawiam się, czy użyć tego brzydkiego słowa. Czy mamy do czynienia po prostu z taką propozycją uniwersalną, katolicką, ponadnarodową, którą trzeba uzupełnić, koniecznie trzeba uzupełnić o ten polski katolicyzm, bo każdy zakon musi mieć tą podstawową formację katolicką, a później nabudowuje swoją formację zakonną. Więc powiedzmy, środowiska trydenckie budują tą podstawową formację katolicką i tutaj no, opierają się na tych fundamentach, jakim jest msza święta trydencka. Tylko czy nie jest to, i tutaj jest to pytanie, które powoduje, że ręce mi zaczynają drżeć, czy nie jest to, czy to nie idzie w jakimś złym kierunku jakiegoś kosmopolityzmu i nawet jeżeli nazwiemy ten kosmopolityzm kosmopolityzmem katolickim, to się nie zgadza. Tak? Kościół był kosmopolityczny, znaczy w cudzysłowie, za średniowiecza, ale wtedy nie wykształciły się jeszcze narody katolickie, była Europa. Święty Tomasz nie potrafiłby odpowiedzieć na pytanie, jakiej jest narodowości. Zdziwiłby się, gdyby na takie pytanie mu zadano. Nie rozumiałby, o co chodzi. On mówił po łacinie, językiem, którym mówiła cała Europa, cały Kościół. To samo święty Augustyn, jak został biskupem ordynariuszem, to nie znał języka, którym mówili wierni, bo on mówił po łacinie, myślał po łacinie, pisał po łacinie, a ci wierni mówili w różnych językach. No, święty Tomasz, jak wiemy, nauczył się przynajmniej jednego języka, języka neapolitańskiego, dzisiaj by się powiedziało jednego z włoskich dialektów, chociaż to nie był włoski dialekt. Ale dalej był mieszkańcem, obywatelem Europy, tej Europy w tym znaczeniu pięknym, właściwym, Europy katolickiej, Kościoła katolickiego. Natomiast sytuacja się zmieniła i tak jak Kościół, gdy dojrzewał, to owocami tego dojrzewania były zakony, tak Europa jak dojrzewała, owocami tego dojrzewania były narody katolickie. To, że pojawiły się narody niekatolickie, to jest inna sprawa. Prawda? Narody pogańskie, odrodziła się pogańskość, budowano na jakimś szowinizmie, budowano jakiś szowinizm, na tym szowinizmie budowano jakieś myślenie pogańskie czy neopogańskie. To jest inna sprawa. Ojciec Jacek Woroniecki też mówił, że efektem dojrzewania Kościoła musiało być powstanie narodów katolickich, prawda? Tak jak zakonów katolickich. Prawda? Jest historia tego narodu, jest miejsce, w którym ten naród żyje i są ci ludzie, którzy zaczynają widzieć, jakie mają zadania. Prawda? Myśmy Polacy widzieli, że musimy być przed murzem chrześcijaństwa, że musimy bronić chrześcijaństwa. Później zrozumieliśmy, że nie tylko przed tą nawałą, która płynie ze wschodu, w tym przed Turkami, Tatarami i tak dalej, i tym pogaństwem wschodnim, ale że, bo to jakby logiczne jest, że to przedmurze chrześcijaństwa już nie jest tylko w jedną stronę, jest w drugą stronę, trzecią, czwartą, jest wszędzie. Król Jan Kazimierz, ślubując we Lwowie, mówił o tym, że Polska ma zmierzać do tego, żeby te królestwa, nie mówił to królestwo, tylko mówił o tych królestwach, żeby one były zamieszkałe przez poddanych Matki Bożej i
wśród tych królestw były krainy, które dzisiaj należą do naszych sąsiadów. Więc ta świadomość, że my mamy ewangelizować, poddawać Maryi sąsiadów, też wzrastała jako zadanie polskości. Tego nie można przekreślać, o tym nie można zapominać, to trzeba pielęgnować. Więc tutaj jest mój ten niepokój, z którym z Państwem się dzielę. Dziękuję bardzo.